Proszę Państwa, jeszcze sprawy lokalne chciałabym się krótko odnieść. Wiem, że Państwo byliście na sesji, ale mieszkańcy Jawora nie byli. Ja chciałabym nawiązać do apelu, jaki władze miasta skierowały do premiera rządu, do wszystkich parlamentarzystów, do marszałka Sejmu, Senatu. Otóż została zmieniona ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z której został wyrzucony artykuł 5b, a ten artykuł 5b mówił o tym, że obszary miejskie nie podlegają tej ustawie. W wyniku tej zmiany oznacza to, że grunty znajdujące się w obszarach administracyjnych miast, które ewidentnie nadają się pod inwestycje, w momencie, kiedy inwestor będzie chciał tutaj wybudować zakład i będzie chciał tę ziemię scalić, będzie musiał za to niestety zapłacić to bardzo drogo, dlatego że my mamy tutaj w Jaworze gleby kategorii drugiej i trzeciej. W związku z tym za jeden hektar trzeba by było zapłacić od 250 nawet do prawie 400 tysięcy za jeden hektar. W związku z tym to może się stać nieopłacalne. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że S3 będzie omijała Jawor, no to tutaj może stać się pustynia inwestycyjna. Ja obiecałam, że zrobię wszystko, żeby przywrócić ten artykuł 5b. Można to było zrobić tylko składając projekt ustawy. Naprawdę nie było z tym najmniejszego problemu. Po rozmowie z przewodniczącym klubu, a także z naszymi posłami, którzy pracują w Komisji Rolnictwa, a także w Komisji Ochrony Środowiska, zdecydowaliśmy, że rzeczywiście ten artykuł należy przywrócić i taki projekt ustawy wnieśliśmy 20 lutego. Jestem wnioskodawcą przy tej ustawie i zaapelowałam na sesji Rady Miasta ostatniej, żeby pan burmistrz, który jest szefem Platformy Obywatelskiej w powiecie jaworskim, przekonał teraz kolegów parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej, żeby zechcieli ten projekt poprzeć. No, muszę powiedzieć ze zdumieniem, że usłyszałam pół żartem, pół serio od pana burmistrza na sesji, że no jest jeszcze pani Ewa Kopacz. No to rozumiem, że ten apel miał być tylko apelem od tak rzuconym, a nie potraktowanym poważnie. Bo gdyby był potraktowany poważnie, to należałoby zacząć lobbować na rzecz tego rozwiązania. Natomiast skwitowanie tego, że jest jeszcze pani premier Kopacz, sugeruje mi, że jeśli ona powie nie, to posłowie Platformy Obywatelskiej tak właśnie zagłosują. No ale to się okaże podczas procedowania tego projektu. Kiedy to będzie? No 20 lutego złożyliśmy to. Wszystko zależy od marszałka Sejmu, jak długo będzie trzymał ten projekt w zamrażarce. On jest bardzo krótki, bo on przywraca tylko artykuł 5b i naprawdę nie wymagał żadnych innych zmian. Reszta artykułu dotyczy obszarów wiejskich, nie miejskich, a myśmy złożyli tylko ten jeden artykuł dotyczący aglomeracji miejskiej. Jeżeli nie przywrócą tego, rząd nie przywróci tego, to tak jak pani poseł mówiła, będzie to strzał w plecy samorządu. Tak, dlatego że no, który inwestor w Jaworze zainwestuje około 20 milionów na sam wykup scalonych gruntów, a gdzie jeszcze postawić inwestycje, no to są olbrzymie koszty. W związku z tym no, trzeba by było niezwykle bogatego inwestora, żeby chciał tutaj w Jaworze dokonać takiego przedsięwzięcia, wyrzucając na wstępie tyle milionów tylko na scalenie gruntów rolnych pod inwestycje. Przecież wiemy, że w Jaworze nikt na terenach, które są terenami inwestycyjnymi, nie będzie uprawiał zboża czy buraków. To są tereny rzeczywiście wyłącznie inwestycyjne, zwłaszcza że znajdują się w specjalnej strefie ekonomicznej. A czy to znaczy, że właściwie to ja to rozumiem, że mogłyby te struktury, te powiatowe i miejskie, PO, też wystąpić? Oczywiście, że tak. O to na przykład to pani premier, prawda? No więc to znaczy, ja potraktowałam to bardzo poważnie, ponieważ dobro Jawora naprawdę leży mi na sercu i wszystkie inicjatywy, obojętnie kto jest burmistrzem, jeżeli one służą miastu, to ja zawsze to podkreślałam i tak zawsze robiłam, że będę te działania wspierać. Ja o tym apelu dowiedziałam się na sesji, bo nikt wcześniej do mnie z tym apelem nie wystąpił. Reakcja była natychmiastowa, poprosiłam pana przewodniczącego o skserowanie tego apelu i zaraz na następnym posiedzeniu Sejmu doprowadziłam do tego, że ten projekt został napisany, sprawdzony,
podpisy zebraliśmy od naszych parlamentarzystów i złożyliśmy to u marszałka Sejmu. Wobec tego wyobrażam sobie, że w tej chwili powinien być naprawdę bardzo mocny nacisk, szczególnie ze strony struktur Platformy Obywatelskiej i PSL-u, żeby... To znaczy, ja muszę powiedzieć, że poza tym apelem, który widziałam tutaj w mieście, w Sejmie, nie słyszałam, żeby ktoś taki apel dostał. Trudno mi jest sprawdzić, czy on dotarł do innych posłów. Ja w swojej skrzynce poselskiej go nie znalazłam. Ja go wzięłam bezpośrednio z Urzędu Miasta. Dlatego no, nie chciałabym, żeby to się okazało takim rzuceniem tylko hasła pod publikę. Byłby to zły sygnał, bo tu naprawdę chodzi o poważną sprawę, czyli chodzi o inwestycje w Jaworze. Zwłaszcza, że droga S3, z tego co dowiedziałam się z Generalnej Dyrekcji, z oddziału Dolnośląskiego, na odcinku Lubin-Legnica, zakończyć się ma w 2018 roku. Jeżeli chodzi o ten odcinek Legnica-Bolków, jeszcze nie ma podpisanych umów. No, prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca do tego dojdzie. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Natomiast problemem stanie się co innego. Otóż obecna Krajowa Trójka zostanie przekazana przez Generalną Dyrekcję samorządowi. I to samorząd będzie miał obowiązek ją wyremontować. A wszyscy wiemy, ma być remontowane skrzyżowanie jeszcze przez Generalną Dyrekcję. Skrzyżowanie. Natomiast nie cała droga. W związku z tym to spadnie na barki samorządu, a ta droga Krajowa Trójka jest naprawdę w fatalnym stanie. Miejmy nadzieję, że pan burmistrz dobrze rozważył możliwości budżetu Jawora i że pieniądze na remont trójki. To podpisane. Ministerstwo zaakceptowało tą na całą przebudowę Trójki. Miasto tam coś dołoży. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja tej umowy nie widziałam, dlatego trudno mi się jest odnieść do tego, a szczerze mówiąc, sprawdzę w tym tygodniu, będąc w Sejmie, na jakim to jest etapie i czy rzeczywiście ministerstwo te pieniądze przekazało, z jakiej puli, bo to muszą być pieniądze, które znajdują się w budżecie, jeżeli z ministerstwa, to muszą być w budżecie państwa. No to jeżeli rzeczywiście tak jest, to wykażę tutaj również zainteresowanie i wsparcie. Być może na następnej konferencji prasowej w tej sprawie będę mogła państwa również poinformować. I jeszcze jedno, tak w tej sprawie? Czy inne samorządy też wystosowały taki apel? Czy tylko ten nasz akurat? Ja szczerze mówiąc sprawdzałam w internecie, czy inne miasta takie apele. Wzorem innych miast, ale nie słyszę, proszę państwa, naprawdę nie słyszę, żeby wokół tego ktoś robił taki pozytywny szum, żeby sprawę nagłośnić. Nie widzę tego. Zobaczymy, bo każdy klub będzie się wypowiadał w sprawie tego projektu podczas pierwszego czytania, jeśli do niego dojdzie. Mam nadzieję, że dojdzie. Wtedy się zorientujemy, jakie jest stanowisko poszczególnych klubów.